Z tego, co sobie przypominam, to w Kielcach strzeliłeś jedną z najładniejszych bramek w karierze, ale mecz był wtedy przegrany, mówię o ostatnim występie Lechii na Stadionie Korony. Pamiętasz? Tak, skąd jestem w Lechii, to chodzi o tą bramkę, tak? No okej, okay, no była to fajna bramka, aczkolwiek no, nie są to zbyt miłe wspomnienia, bo przegraliśmy tam 4-2 i mam nadzieję, że w sobotę płyta Korony będzie wyglądała zdecydowanie lepiej niż w tamtym meczu. Czyli będzie przypominać piłkarską murawę, innymi słowy mówiąc, bo wtedy jej nie przypominałem, bądźmy szczerzy. Ale nie będziemy też złośliwi. Spoglądając na ten mecz z punktu widzenia naszego, czyli drużyny, która jest współliderem tabeli, no to teoretycznie jesteśmy faworytem. Z drugiej strony Korona pokazała, zwłaszcza po zmianie trenera, że potrafi być u siebie skuteczna. Jak ty myślisz, w swojej głowie sobie układasz ten mecz? To znaczy tak, odkąd przyszedł trener Bartoszek, to widać, że drużyna Korony zaczęła grać bardziej odważnie, agresywnie, próbuje pressingu na połowie przeciwnika i w tych dwóch pierwszych meczach, kiedy przyszedł trener Bartoszek, wyglądało to bardzo dobrze i chyba odnieśli 2 zwycięstwa. Ostatnio zanotowali 2 porażki, aczkolwiek no i nie będziemy sobie zawracać głowy tym, jak zagra Korona. My oczywiście mamy swój plan na ten mecz i po prostu jedziemy tam zdobyć 3 punkty i miło spędzić święto. No właśnie, zanim te myśli o urlopach, o świętach, to jest jeszcze 90 minut tego najważniejszego obowiązku. Ta atmosfera już świąteczna panująca i na ulicach, i gdzieś tam w głowach wszystkich ludzi, bo każdy gdzieś tam myślami jest już przy choince, gdzieś was nie rozproszy. Nie, ja myślę, że widzę to zresztą w przeciągu tego tygodnia, który teraz poprzedza ten mecz i że każdy z nas jest skupiony na tym, żeby jeszcze zagrać jeden bardzo dobry mecz i po prostu go wygrać. No, święta oczywiście odkładamy na bok i jedziemy tam zdobyć 3 punkty. No i sprawić sobie chociaż taki mały, lekki, miły prezent na te święta. A co do świąt, to prezenty już kupione? Nie, jak zwykle czekam na koniec i te prezenty myślę, że się pojawią dopiero przed samą Wigilią.